Poproszę kawę. Uważaj. Przepraszam. Spójrz, co zrobiłeś. Oszalałeś? To brudna szmata. Zniszczyłeś mi spodnie. Może zapłacę za pralnię. Kawa nie zejdzie. To może ci kupię nowe. Ile te kosztowały? To był prezent. $100 powinno wystarczyć. Czuję się jak idiota. Może kupisz sobie jeszcze bluzkę? To nieważne. Jak to? Przed chwilą byłaś na mnie wściekła. Pójdziesz do pralni chemicznej, czy... Chcę się napić kawy. Postawisz mi? Proszę. Naprawdę mi przykro. Nic się nie stało. Wszystko w porządku? Tak. Czekasz na swojego chłopaka? Nie, dlaczego? Poprawiasz makijaż, jesteś trochę zdenerwowana. Jeśli chcesz, mogę odejść. Na nikogo nie czekam. To dobrze. Skąd cię znam? Chodzisz czasem na pocztę? Wisi tam moje zdjęcie. Naprawdę? To był żart. Wiedziałam. Jasne. Porozmawiamy o twoich spodniach? O plamie z kawy? To nic takiego. Jesteś pewna? Nie chcę mieć do czynienia z twoim adwokatem. To też żart? Widzisz? Doskonale. Jesteś z Beverly Hills? Skąd wiedziałeś? Zdradza cię piękny manikur. Na pewno masz tatę, który cię strzeże jak jastrząb. Też bym tak robił. Nie jestem już dzieckiem. A ty ile masz lat? Tyle, że nie powinienem oblewać kawą ładnej dziewczyny. Nie oparzyłaś się? Prawie nic nie poczułam. Nic więcej nie mogę zrobić. To na razie. Masz dziewczynę? Nic nie mówiłam. Nie mam. Jeszcze nie. Do zobaczenia. Mam nadzieję.